Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to już chyba ostatni z tej serii mojego declutter. Przeglądać będę pudrowe rozświetlacze oraz pudrowe bronzery. Moim celem jest zostawić tylko to, co rzeczywiście używam, co lubię. Nie chcę już trzymać po prostu czegoś, dlatego że wydałam na to pieniądze. Wydaje mi się, że przez to, że coś leży w szufladzie, nie sprawia, że te pieniądze jakby odzyskuję, wręcz przeciwnie. Także czas skończyć z tym myśleniem, że kiedyś to użyję i po prostu się tego pozbyć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej części o kremowych różach i kremowych bronzerach oraz o pudrowych różach i paletach do twarzy, to zostawię linki w opisie. Okej, słuchajcie, zmieniam ustawienie na moje ręce, na blat i zaczynamy. I tak wygląda moje królestwo rozświetlaczy głównie. Jest tutaj dział taki, powiedzmy, bronzerów, które przełożyłam z jednej szuflady. Mam ich dużo mniej niż sądziłam. Jakoś wydawało mi się, że bronzerów mam dużo, ale to chyba są bronzery kremowe. Natomiast w pudrze wcale ich nie jest tak dużo, a jeszcze się kilku dzisiaj pozbędę, także nie przedłużam, zaczynamy od razu. Zacznę więc od tych bronzerów. Pierwszy to jest Victoria Beckham. Pudrowy bronzer, który już Wam pokazywałam nieraz. Bardzo go lubię, także zostawiam. To jest numer 02. Może tak przesłoczuję tą główną część. Wygląda on tak. On na twarzy wygląda dużo lepiej niż tutaj. Są w ogóle pudrowe bronzery. Rzadko się dobrze słoczują, także to jak najbardziej zostaje. Natomiast pozbywam się na pewno tego maleństwa od Physicians Formula Butter Bronzer. Nic swego z nim nie jest, ale znowu, on jest dosyć ciepły, jest to produkt, którego zwyczajnie nie używam i na pewno nie użyję już, także z nim się pożegnam. Pożegnam się, myślę, też z tą miniaturką Narsa, Nars Laguna. Wersję kremową tego bronzera kocham ponad życie, ale z pudrową się nie lubię. To nie jest po prostu mój kolor. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, że go mam, także nie ma sensu już go trzymać. Myślałam, że go będę używać do jakichś porównań, ale szczerze mówiąc, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Nie ma sensu go dłużej trzymać. Mam też tutaj większą wersję też bronzera od Physicians, tylko to jest jakaś Bread & Butter bronzer. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie pamiętam, kiedy go kupiłam, w jakich to było okolicznościach. Chyba w jakimś TK Maxie czy coś takiego. Jest bardzo mięciutki, ale znowu, to nie jest produkt, po który będę sięgać, także jego też się już pozbędę. I co mamy dalej? Dalej mam dwa bronzery od Pat McGrath. Pierwszy to jest Naked Desire. Ja te bronzery bardzo lubię. Drugi będzie Nude Honey. Może dwa od razu pokażę też przy okazji. To są te numer 01 i jakby 02 w kolekcji Pat. Oba bardzo lubię. Sięgam po nie tak naprawdę zamiennie, po którym się sięgnie, tego używam. Oba kolory bardzo mi pasują i w obu się dobrze czuję. Ja mam u siebie na kanale film z tymi bronzerami, kiedy je porównuję. Także tam możecie zobaczyć więcej różnic między nimi. Że tak, tutaj jest ten Naked Desire. A to jest Nude Honey. Nude Honey jest nieco ciemniejszy. Tak się prezentują. No widzicie, słabo w ogóle te słocze wyglądają. Obawiałam się tego. Ale oba zostawiam. Dalej, jeżeli chodzi o Hermes. Pozbywam się go. Z tego względu, że po prostu nie sięgam po niego. Użyłam go może jeszcze kilka razy, ale ten odcień jest po prostu za ciemny dla mnie, zbyt pomarańczowy. No jest piękne opakowanie i tak dalej, czuć luksus w dłoni, ale no jak nie podoba mi się produkt w środku, to nie ma to sensu, także Hermes się pozbywam. To jest numer 03 Sahara i myślę, że pozbędę się też tego bronzera od Jacqueline. To jest Skinny Deep, tak się nazywa. Ja go też dorwałam w jakimś Marshallu, bo u nas nie ma Jacqueline dostępnej stacjonarnie. Byłam po prostu ciekawa tej formuły. Ale nie jest to nic, co warto trzymać. Według mnie mam lepsze. Wszystko teraz porównuję tak naprawdę do mojego ulubieńca tego momentu, czyli do Gucci. Jeżeli coś nie jest choć porównywalne do Gucci, to nie chcę tego trzymać. Także pozbywam się Jacqueline. No i wspomniane Gucci, mój właśnie ulubieniec obecny. Ja mam go w kolorze 01 i on jest idealny dla chłodnej cery i bladej skóry, bo on jest tak leciutko różowy. Wiele razy już go Wam pokazywałam też na sobie.
On jest właśnie lekko taki różowawy i stąd pięknie, pięknie wygląda po prostu na chłodniejszych cerach. Także Gucci, no oczywiście, zostaje. Dalej co mam? Dalej mam to malutkie Bronze and Glow od Nataszy. To było w pudełku chyba w Cult Beauty. No i tutaj to włożyłam, bo w sumie jest i rozświetlacz, i bronzer. Bronzer jest całkiem fajny, również taki lekko różowawy, więc podoba mi się. Jeżeli chodzi o tą część rozświetlacza, no tutaj trochę mniej mi się podoba, jest mocno złota, także jak dla mnie mogłoby być to trochę jaśniejsze. Natomiast biorąc pod uwagę, że mam to od niedawna, no bo od czasu kupienia tego kalendarza, czyli no kiedy to tam był listopad, myślę, w zeszłym roku, także ja sobie to jeszcze zostawię, poużywam, zobaczymy jak to będzie. Jest okej. Okay. Nie jest to może jakieś genialne, ale jest okej. Okay. Kolejny bronzer to jest Guerlain Terracotta Flower Blossom. Coś, co bardzo chciałam spróbować. Miało to przepiękną wypraskę na początku. Było tutaj sporo też takich złotych elementów, które starły się już przy pierwszym użytkowaniu. Natomiast ten kolor jest dla mnie bardzo trudny do ogrania. Bardzo. Jest bardzo ciepły, taki wręcz pomarańczowy. Plus te kolory tutaj właśnie tych kwiatków, jest to jeszcze bardziej utrudnione, także no zobaczcie, to jest kolor tak naprawdę różu jak dla mnie. Ale na pewno nie sięgnę po to w roli różu, to po prostu wolę to podać dalej. Także pozbywam się Guerlain. To był chyba już ostatni bronzer, którego się na pewno pozbędę. Dostałam jeszcze chyba trzy. Mam Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer w kolorze 1 Fair. Jego bardzo lubię, chociaż on jest chyba, no dobra, chciałam powiedzieć, że jest najjaśniejszy, ale zaraz wyjdzie Kaleidoskop, który będzie najjaśniejszy. Ten jest bardzo jasny i jego muszę tak naprawdę mocno wpracować w skórę, żeby było go widać. Są natomiast dni, w których nie chcę mieć jakiegoś mocnego bronzera, albo używam jakiegoś bronzera, który jest kremowy i jest dosyć intensywny, więc łagodzę go to potem takim pudrowym. Ma u mnie jakąś tam funkcję, dlatego go zostawiam. Aczkolwiek, jakbym miała kupować jeszcze raz, no to myślę, że wzięłabym ciemniejszy albo w ogóle go nie brała, bo no, mam inne odcienie, które lepiej mi się sprawdzają. Jak na przykład właśnie ten od House Labs. Bardzo, bardzo lubię ten bronzer. Mój jest w kolorze Light Level 2. Tam w ogóle do wyboru tych bronzerów jest od groma. No, jak widzicie, mój jest całkiem pokaźnie używany. Bardzo fajny kolor, bardzo fajna formuła, taka mięciutka. Teraz tutaj ten. Bardzo właśnie taki mięciutki, pudrowy, pięknie się blenduje, bardzo go lubię. Naprawdę bardzo jest świetny. I ostatnia rzecz to jest to trio od Kaleidos, trio do konturowania. Kaleidos Symphony Contour Trio, ja mam w kolorze Fair, czyli to ten pierwszy. I tutaj jest o tyle fajnie, że mamy bardzo fajny puder, taki jakby wykańczający. On jest też tak leciutko różowy. Mamy kontur. Dosyć szary, no i mamy bardzo jasny bronzer. Wszystkie trzy produkty są bardzo, bardzo mięciutkie, przemiłe w dotyku. Puder bardzo lubię używać pod oczami, ale również na całej twarzy się fajnie sprawdzi. Teraz pogłębiłam jeszcze te swatche, bo ciężko się słoczy, on jest bardzo tak drobno zmielony. Natomiast tutaj mam wrażenie na kamerze też i na żywo wygląda dosyć szaro, zarówno bronzer, jak i ten kontur, także dla ludzi, którzy szukają szarych odcieni, to może być coś ciekawego. Jak najbardziej zostawiam. I to były, słuchajcie, wszystkie moje pudrowe bronzery. Także wow, jestem pod wrażeniem. Pozbyłam się sześciu i zostawiam osiem. Na koniec Wam jeszcze to pokażę, co zostawiam, ale niczego się pozbywam. Ale taki mamy wynik do tej pory. No i zabieramy się za rozświetlacze. Tutaj nie mam pojęcia, w którą stronę iść. Może od tej strony. Pat McGrath Divine Rose. To jest tak naprawdę różorozświetlacz. Przynajmniej dla mnie on jest za ciemny, żeby być samym rozświetlaczem. Ma dosyć intensywną bazę, taką kolorystyczną. Jest piękny taki rose gold. Naprawdę wygląda pięknie, z tym, że jest po prostu za ciemny dla mojej karnacji. Ja myślę, że ja się go już pozbędę. Już trzymam go wystarczająco długo. Nie używam za bardzo, a nie jestem też już pasjonatką Pat McGrath, żeby to zostawiać tak dla marki. Także pozbędę się. Dalej mam taki duży też, to był chyba świąteczny rozświetlacz, tak, Hollywood Superstar Highlighter od Charlotki. Bardzo go lubię, jak widać. Mam w nim już tutaj spore denko i jeszcze od czasu do czasu go teraz używam. Już nie tak często, ale piękna znowu taka masełkowa formuła. Bardzo przyjemna.
On się tutaj tak rozprowadził dosyć mocno, ale jego bardzo łatwo można rozproszyć na taki bardzo ładny, przyjemny kolor. Wcale nie odbija się, że tak powiem, na policzku, także zostawiam. Dalej mam Anastazję Glow Seeker, tak w kolorze Sun Idol. Jego mam od niedawna, jak wiecie, on się pojawił jakoś na jesieni w zeszłym roku, także nie jest to jakiś stary rozświetlacz. Bardzo go lubię, takie typowe złoto. Ale nie jest tak ciepłe, także to mu się chwali. Oczywiście zostaje. Podobnie jak tutaj mam sporo tych nowych akurat od tej strony, także przez nie może przejdę szybciej. Sephora Golden Hour w kolorze 02 Daybreak. No i tutaj właśnie jedna strona jest bardzo taka gładka, a druga ma już więcej do pokazania. No one tutaj wyglądają niejako, ale są to jedne z takich jaśniejszych rozświetlaczy, dlatego też chętnie je zostawię. Jeżeli jesteście bardzo blade, to warto się przyjrzeć, bo to jest naprawdę, to jest białe wręcz. Dalej mamy MAC-a, też kolekcja świąteczna w zeszłym roku. Kolorek Dreamscape, czyli ta piękna śnieżynka. On ma trochę takich, jak to powiedzieć, ma drobinki. Co no nie jest idealne. Sam kolor jest przepiękny. To też jest znowu taki lekki rose gold. Natomiast to jest morze drobinek. To są drobinki, które na twarzy no nieco się rozpraszają. Nie widać ich aż tak mocno, ale widać. To nie jest tafla. To jest drobinkowy rozświetlacz. Na razie sobie go zostawię jeszcze. Dalej mam RMS Beauty. Prosecco Fizz. Bardzo lubię ten rozświetlacz. Następne takie chłodne złotko. Tutaj. No rozświetlacze tutaj nie będą wyglądać jakoś super oszałamiająco w tym ustawieniu, ale musicie wierzyć mi na słowo. Na razie no, mamy tutaj taki format bardziej złoty na ręku. Jak najbardziej zostawiam. Dalej mamy Super Glow Natasha Denony. Klasyk. Klasyk, który ja kupiłam dopiero w zeszłym roku, także jestem spóźniona, jeżeli o niego chodzi, ale rzeczywiście jest bardzo ładny. Bardzo ładny, bardzo delikatny. To nie jest taki rozświetlacz typu świeca się z kosmosu, ale naprawdę taki elegancki, można powiedzieć. Jak widzicie, niczego się nie pozbywam, bo no, z rozświetlaczami będzie mi ciężko. Mam trzy kolory od Charlotte Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. Tutaj mam w kolorze Pillow Talk Glow. Znaczy to jest ten różowy. No różowych oczywiście się nie pozbędę, to nie ma szans. Na pewno denerwujące jest to, że to się kręci i to... No jest to denerwujące. Dalej, mam już to ponad rok i dalej mnie to denerwuje. Ale kolor jest na tyle ładny, że na pewno go zostawię. W ogóle ta formuła Charlotte jest, uważam, przepiękna. Bardzo taka wdzięczna do noszenia. Także mam Pillow Talk, to jest Moonlit Glow, czyli ten najjaśniejszy. Też się kręci, wszystkie się kręcą. Tutaj. Pozostał nam trzeci Champagne Glow, czyli ten, no, szampański, jak można się domyśleć. I on też się kręci. Jego chyba używam najmniej, wbrew pozorom, z tych trzech. Nie wiem w sumie dlaczego. No widać, że jest bardziej złoty niż ten Moonlit. Ale wszystkie trzy działają bardzo ładnie. To może teraz tutaj Fenty Beauty. Ja mam taką miniaturkę Diamond Bomba. Jest w porządku, jest jak najbardziej w porządku, jeżeli się otworzy. Jest, on tutaj będzie się strasznie odbijał. No to jest bardzo specyficzny produkt, na pewno wszyscy go znają. Ja przyznam się, że nie wiem, czy lubię go jako rozświetlacz. Wydaje mi się, że wolę go używać jako topper na cienie. Jako rozświetlacz, no to znowu są te małe drobinki, tak, które no nie są moim ulubionym. Nie są moją ulubioną formą rozświetlenia, ale muszę przyznać, że jest to produkt wyjątkowy, dlatego cieszę się, że mam taką miniaturkę. Całego bym chyba nie chciała. Dalej mam rozświetlacz od Chanel Duo Lumiere. To jest właśnie też z tej kolekcji świątecznej ostatniej.
Wygląda tak. No i tutaj możecie zobaczyć, że rzeczywiście ta wierzchnia warstwa na tych guziczkach, no, ściera się. Nie da się chyba tego ukryć. Tak, no coraz idzie bardziej tutaj do góry. Ale przyznam, że jak no, szoruję tutaj pędzlem dosyć intensywnie, nie ściera się tak łatwo. Także wydaje mi się, że mimo tego, że ta warstwa jest ścieralna, to ona jest jednak gruba. Także pokażę Wam, jak to wygląda połączone. Teraz właśnie taki fajny, chłodny, różowy rozświetlacz. Też ma lekkie drobinki od tej białej części. Teraz strasznie zanieczyszczam, ale pewnie to nie przeszkadza, bo ja i tak używam je zawsze razem. Róż, ale inny, bardziej chłodny. Dalej mam rozświetlacz od House Labs. Mam, powinnam mieć dwa. A jest tutaj, dobrze. To po kolei. Tutaj mamy co? Pink Amethyst. To jest kolor, który kupiłam jako pierwszy, ponieważ to miał być jakiś super duochron. I owszem jest, ale on jest ciemny. Także on na mnie tak niezbyt. I jego, myślę, się pozbędę, ponieważ ja nie mam po prostu zwyczaju używania tego typu produktów jako właśnie blush topper, czy wręcz jako róż. Nie, po prostu mam tego za dużo, żeby bawić się w takie używanie czegoś w innej formie, niż został do tego przeznaczony. Także ja się tego już pozbędę, Pink Amethyst. Natomiast zostawiam jak najbardziej sobie drugi kolor. To jest Peach Quartz, który jest absolutnie przepiękny. To jest chyba mój jedyny brzoskwiniowy, taki typowy rozświetlacz. I jest, no, przepiękny. Po prostu cudowny. I to jest rzeczywiście taka bardzo żelowa formuła. Bardzo pięknie się rozblendowująca. On ma małe drobinki, to też jest tak, że nie jest takie czyste, mokre i tak dalej na policzku. No widać leciutko te drobinki, ale nie do przesady. Nie tak, żeby to robiło jakoś rzeczywiście różnicę na policzku. Bardzo ładny rozświetlacz. Następnie mam rozświetlacz od Make Up by Mario w kolorze Pearl. To jest chyba jego najjaśniejszy rozświetlacz. Ja go całkiem lubię, nie jest to jakiś mój pierwszy wybór, natomiast zdarza mi się go używać. On jest bardziej już taki stonowany, nie ma na pewno drobinek, jest bardziej taki pudrowy, bardziej można powiedzieć elegancki, jeżeli ktoś tak lubi. No nie rzuca się tak bardzo w oczy, ale daje taki bardzo ładny połysk. Dalej mamy Hermes i to jest Rose Atacama 01. On jest, no, on jest różowy, więc jego się nie planuję pozbyć. Natomiast on też jest raczej z tych bardziej suchych, niedrobinowych. Widać nawet tutaj, że on jest jaśniejszy niż ten od Make Up by Mario. Jest lekko różowy, no i on zdecydowanie lepiej wygląda też na policzku niż tutaj na dłoni. Też raczej taki spokojny, stonowany, nie widać go z kosmosu. Natomiast on wygląda naprawdę całkiem ładnie na kościach policzkowych, także jego sobie zostawię. Nie jestem pewna, co zrobić z tymi bardzo starymi rozświetlaczami od Ofry. To jest kolor jaki? Covent Garden. To jest dosyć wyjątkowy kolor, więc się nie wiem, czy zostawić oba, czy zostawić ten tylko. Już wygląda tak. Bardzo taki różany, mocny, metaliczny. No ja lubię tego typu rozświetlacze. Oczywiście nie mam takiego efektu na policzku, ale no jest efektowny i jest dosyć kolor taki wyjątkowy. Drugi kolor nazywa się Soho. I to kolor też jest ciekawy, aczkolwiek on jest znacznie już cieplejszy. Jego też mi się zdarzało używać, zwłaszcza latem. Nie często, ale no zdarzało mi się. Dlatego myślę, czy jest sens zostawiać oba. One są i tak już tak stare, że i tak mogę jedynie wyrzucić i to wszystko. Ale myślę, że zostawię jeszcze oba. Nie ma co na razie się ich pozbywać. To może teraz ten maczek. MAC Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. Bardzo poprawny rozświetlacz. Nie jest to rozświetlacz moich marzeń. Znowu jasny, bardzo jasny kolor, ale on już ma właśnie dosyć fajne odbicie, także no, zostawię go sobie. Charlotka to jest jeden z moich ulubionych w ogóle rozświetlaczy, zwłaszcza Charlotte. Pillow Talk Multi Glow Romance Light. No był szał na te produkty, pamiętam jak wyszły.
Ja tutaj też raczej mieszam, ale można użyć oczywiście pojedynczo tych produktów również. No i znowu mamy różowy rozświetlacz, także czego chcieć więcej. O, no jest ładniuś. Nie jest tak mocno jak widać, jak tutaj jak ta ofra, ale też pięknie się błyszczy i nie ma drobinek, co też jest dużym plusem. No i opakowanie jest, przyznacie, chyba piątka z plusem. Bardzo ładne. Dobrze, przejdźmy może przez to Rare Beauty Enlighten. Super się ułożyło. To jest ten najjaśniejszy kolor, który mówi przyszedł potłuczony, więc tak wygląda sprasowany Enlighten. Także tak mamy ten najjaśniejszy kolor. Biały, perłowy. Też oczywiście wszystkie zostają. Mesmerize, to jest mój absolutny ulubieniec. Mam tutaj nawet taką dziurę w nim. Bardzo go lubię. Tak wygląda. No i zostanie nam Exhilarate, czyli ten szampański. One są tak przyjemne w dotyku. To naprawdę sama przyjemność je tak miziać. Piękne, widowiskowe. Też fajnie, że każdy kolor rzeczywiście jest inny. Nie ma tutaj wątpliwości. Cudne. Patrzę, że się czegoś pozbyłam, ale chyba tylko tego House Labs jednego. No to może to, Jack and Hill w kolorze Iced. To jest całkiem przyjemny taki szampański rozświetlacz, ale marki już nie ma. No ale lubię go. Nie wiem, nie ma potrzeby chyba się go pozbywać, skoro go lubię. To jest już taki kosmiczny rozświetlacz i no jego chciałabym sobie zostawić. Aczkolwiek mam też bardzo podobny, no właśnie, czy on był podobny? Chyba nie był podobny. Też Jaclyn Hill, tylko rozświetlacz w pudrze plus highlighter w kolorze Extra. I on był, jeżeli dobrze pamiętam, trochę innego koloru. No ale tutaj forma podania znowu jest. No ale patrzcie na to, no, jak ja mogę się tego pozbyć. No nie mogę. Ja muszę zacząć sobie to może korzystać jako rozświetlenie wewnętrznego kącika albo coś takiego. Bo on się na bardzo ładnie przykleja i do palca, i do pędzelka. Wydaje mi się, że on mógłby być fajny na oczach. Także zostają oba. Tutaj mam taką fajną kopułkę od Zisy. Bardzo przyjemne w ogóle opakowanie, chociaż mam czasem problem, żeby je otworzyć. Ale jestem. Następne chłodne złotko. On daje przepiękne wrażenie na policzkach. Tutaj może aż tak tego nie widać, ale jest bardzo taki satynowy, gładki, piękny. Ok, tutaj został mi jeden chyba tylko od Kaleidos. Wydaje mi się, że resztę się pozbyłam już. Chyba tak. Także zostawiam sobie Moon Cruiser, czyli ten iridescent taki niebieski. Może nawet coś będzie widać. Chyba coś widać. No jest piękny. Ja nie mam dużo takich rozświetlaczy kolorowych. Mam w sumie tylko w paletach, które zaraz Wam pokażę, więc jego sobie lubię trzymać. To jest taki dosyć wyjątkowy kolor, ale przydaje mi się. Później Natasha Denona Any Day Nude Glow. Też klasyk, w którym mam tutaj już dziurę. On już jest dosyć suchy i taki, no, zmaltretowany, ale lubię go. Ja go trzymam tak bardziej ze względów już nostalgicznych. Nie używam już go tak często, ale no był czas, kiedy to był mój najbardziej ulubiony rozświetlacz, także zostaje. Dalej mam takie maleństwo od Bobbi, Pink Glow. Wygląda tak. Też jest fajny różowy rozświetlacz, taki bardziej chłodniejszy, taki typowy rose. Bardzo mi się podoba. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tego typu kolory, wydaje się, że mam lepsze, także nie, mniejszego potrzebam. Natomiast myślę, że pozbędę się tego, znam. No jak domyślacie się, przywiozłam go z Polski. Użyłam kilka razy, ale to nie jest to. Kolor jest jakiś taki dziwny. No nie podoba mi się. Bardzo taki żółto-złoty. Jak tutaj widzicie, jak ja Wam pokazuję tutaj te szampany złotka, no to nie jest to takie chamskie żółte. Także ja się go pozbywam. Dalej mam kilka rozświetlaczy od Pat McGrath. Zaczynamy od Venusian Nude. Klasyk. On się ostatnio widziałam, znowu pojawił na stronie. Bardzo go lubię.
One pewnie wszystkie tutaj będą wyglądać mocno, tak mocno jakby kolorowa, ale na twarzy tego nie widać. No błysk jest, nie da się odmówić. Przepiękny. To był Venusian Nude. Dalej mamy ten, o, Lunar Nude. No widać, to była kiedyś korona. Bardzo lubię ten kolor. On w porównaniu z tym drugim jest bardziej tak lekko różowy. Nie jest taki różowy-różowy, ale lekko różowy. Tego też chyba go tak lubię. No i mam też Pat McGrath z Bridgertonami. To jest ta jaśniejsza wersja, czyli Incandescent Gold 002. To jest już bardzo specyficzny kolor. To nie jest kolor, po który sięgam jakoś super często. To jest właśnie no, zimne złoto. Takie wymieszane jeszcze ze srebrnymi drobinkami. Jest to dosyć szczególny kolor, dlatego lubię go trzymać, ale nie jest to kolor, który jakoś super często używam. Najbardziej chyba popularny i wydaje mi się też najbardziej warty zakupu, bo to nie jest limitka ani nic takiego. To jest po prostu Lunar Allure z tej wersji podstawowej, standardowej rozświetlaczy. Jest po prostu jasny, jest piękny. Nie daje nam żadnego tutaj kastu, nie ma żadnych drobinek. O, coś takiego. Nadaje się dla najbledszych i naprawdę polecam właśnie tą standardową formułę. Ta jest już bardziej taka drobinowa, brokatowa. Ta jest taka bardzo gładka. Plus można dostać to naprawdę za śmieszne pieniądze na tych dużych promocjach PAT. Natasza Denona Pastel Plexi Glow. Rozświetlacz, który złamał serca wielu ludziom, bo no, myśleliśmy, że on będzie kolorowy, a nie jest. Ale to jest znowu bardzo, bardzo ciekawy kolor. Również złoto, ale takie zimne, takie taka złota poświata, ale na bardzo zimnej bazie. Mega ciekawy kolor. Także zostawiam sobie, ale po niego nie sięgam naprawdę zbytnio. Muszę go sobie do rotacji włożyć. No i został mi tutaj R.E.M. Mama Earth, czyli zielony. To też jest mój jedyny zielony, taki pojedynczy. Także go sobie na pewno zostawię. On jest, to jest taki zielony, ale delikatny zielony. Pastelowy. I on się aż tak bardzo nie odznacza. Chyba nie widać dobrze po tej stronie ręki. Że tu lepiej będzie. Tak, coś tam mówi, że jest zielony, ale nie gryzie tak w twarz, także też bardzo go lubię. No i zostały mi palety z rozświetlaczami. Mam 4. To też nie wiem, może odpad. To są te klasyczne pieczone rozświetlacze odpad. Ja bardzo je lubię, uważam, że są świetne i warto je przygarnąć, jeżeli o nich myśleliście. Kolory są dosyć znaczące. Pierwszy kolor to jest taki iridescent różowo-perłowy. To jest też kolor, który jest dostępny w formie cienia w Divine Rose 1. Także jeżeli macie tamtą paletę, to może nie potrzebujecie tego. Następny kolor jest znowu pięknym, zimnym złotem. O Jezu, ten mi znowu przypomina cień specjalny z Mothership 1, ale nie jestem pewna teraz, czy to jest ten sam. Chyba nie. Cudno. No i trzeci, bardziej taki typu brąz. Ale przyznam się, że ja go też mieszam po prostu z innymi i jestem w stanie go użyć na policzkach. Tutaj sobie mam duże, znaczy takie grube swatche, żebyście widzieli dobrze te kolory, ale ten jak najbardziej też jest do użytku. Tyle, że zmieszany po prostu. No ja mieszam też na przykład między sobą te rozświetlacze i też to wygląda no, zjawiskowo. Dalej mam paletkę od Anne Earthly, która wygląda tak. I może porównam ją sobie od razu do tej od Glam Light. No to kolory są... Nie, kolory będą chyba inne. No nie, zobaczmy. Zacznijmy od Anne Earthly. Tutaj mamy czerwono-pomarańczowy, zielony, no i fioletowo-niebieski. No właśnie.
Znaczy tak, ten pierwszy jest dla mnie za ciemny. Zielonego mam co prawda ten Rem Beauty, który no nie jest tak błyszczący, ale mam. No i tego, ten myślę, że ten od Kaleidos, ten bardziej mi się podoba. Także wiecie co, ja się tej paletki pozbędę. Ja jej też już bardzo długo nie używałam, także myślę, że nie ma co. Natomiast jeżeli chodzi o Glam Light, to mamy trochę inne kolory. Mamy fiolet, mamy róż i mamy niebieski, z tym, że niebieski jest bardzo dropinowy. No ale jest zabójczy. Także tak, wolałabym sobie tą zostawić paletkę niż tą glamę. Także tą zostawiam. No i Hourglass, też Wam pokazywałam, to było w moim projekcie dosyć długo. Bardzo, bardzo przyjemna formuła. Kolory też takie różowy, szampański, taki bardziej nude. Ich tutaj nie będzie jakoś mega widać, natomiast to też są takie metaliczne, bardzo ładne odcienie, także na pewno zostawiam sobie tą paletę. Także podsumowując, to mi zostaje, jeżeli chodzi o rozświetlacze, plus trzy paletki. Pozbyłam się natomiast jednej palety i trzech rozświetlaczy. Jeżeli chodzi o bronzery, to od razu tutaj pokażę, też się pozbyłam kilku, sześciu dokładnie. Także tego wszystkiego się pozbywam po tym filmie. A te bronzery ze mną zostają. One idą do innej szuflady, więc ja pokazuję Wam tak gołe. Czyli 8. Potencjalnie myślę, że ta Natasza długo ze mną nie będzie. Po prostu chcę ją jeszcze bardziej przetestować, ale to też nie jest format, który lubię. I myślę, że tak to zostanie. Także nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Dzięki Wam wielkie za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!